Spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy kardynał Wyszyński był tradycjonalistą, czy jednak był zwolennikiem modernizmu katolickiego. No, jestem katolickim, to nie wiem, czy sadzają. Proszę Państwa, i zaczniemy od pewnego ogólnego wstępu. Oczywiście wiemy, że w dziejach Polski, Polaków było wiele postaci, które miały wpływ na naszą historię. I oczywiście jednym z tych najważniejszych wydarzeń był chrzest Polski, który włączył struktury chrześcijańskiej Europy i właściwie od tego historycy, również historycy prawa, tak jak na przykład profesor Ruszczak, datują początek naszej państwowości. I oczywiście od tamtej pory Kościół katolicki towarzyszył Polakom zarówno chwila chwały, jak i cierpienia. Tutaj zawsze wiek XX, zdominowany przez totalitaryzm komunistyczny i faszystowski. Totalitaryzm faszystowski dążył do fizycznej eksterminacji narodu polskiego, natomiast totalitaryzm komunistyczny do zniewolenia duchowego, do przebudowy stosunków społecznych i światopoglądowych. I oczywiście jednym z elementów budowy tej nowej Polski była planowa ateizacja połączona z walką z Kościołem. I w tych trudnych czasach opatrzność zesłała nam Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, który równocześnie był mężem stanu i człowiekiem broniącym praw ludzi wierzących, a podobnie nadali mu zaszczytny tytuł prymasa tysiąclecia w uznaniu jego ogromnych zasług za zachowania tożsamości narodowej. I teraz przejdziemy do początku, czyli do dzieciństwa. Kardynał Wyszyński, Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku we wsi Zuzela nad Bugiem, na granicy Podlasia i Mazowsza. Jego rodzicami byli Stanisław Wyszyński, organista, i Julianna z domu Karp. Jego dom był domem tradycyjnym, bardzo pobożnym i patriotycznym. Oboje rodzice oznaczali się głębokim kultem dla Matki Bożej. Stanisław Wyszyński uczył dzieci, jako że Stefan miał 5 rodzeństwa, polskiej historii i kultury za pomocą obrazków. W domu Wyszyńskich oprócz obrazów religijnych widziały portrety Tadeusza Kościuszki i księcia Józefa Poniatowskiego. Także w 1910 roku wydarzyła się tragedia. Po przeprowadzce Wyszyński do Andrzejewa 31 października w wieku 33 lat zmarła w wyniku komplikacji po porodzie Julianna Wyszyńska. I tutaj 60 lat później tak opisywał to Stefan Wyszyński: trudno opisać smutek, pustkę i żałość, gdy po pogrzebie matki wróciliśmy z ojcem z cmentarza do pustego domu. Zdawało się, że ustało wszelkie życie. Śmierć matki umocniła w młodym Stefanie przekonanie o konieczności związania się z Matką Bożą i oczywiście miała konsekwencje w jego życiu duchowym, dlatego że prymas przeniósł miłość z matki rodzonej na Matkę Boską, podobnie jak później Karol Wojtyła. I jeżeli chodzi jeszcze o matkę kardynała Wyszyńskiego jeszcze za życia, to związane było z jego już powołaniem papańskim. Już przed śmiercią zwróciła się do Stefana tymi słowami: Stefan, ubieraj się. Tak te chwile wspomina Wyszyński, ponieważ była jesień, zrozumiałem, że mam gdzieś iść, włożyłem palto, spojrzała na mnie i powiedziała: ubieraj się, ale nie tak, inaczej się ubieraj. Tutaj matce chodziło o sutannę. I przejdziemy dalej. W 1912 roku Stefan rozpoczął naukę w prywatnym gimnazjum męskim Wojciecha Górskiego w Warszawie, jednakże w 1915 roku przeniósł się do gimnazjum męskiego w Łomży, gdyż trwała I wojna światowa i droga do Warszawy została odcięta przez front rosyjsko-niemiecki. W tym czasie młody Wyszyński należał również do nauki harcerskiego. Natomiast we wrześniu 1917 roku został przyjęty do liceum imienia Piusa X we Wrocławku, które właściwie pełniło funkcję niższego seminarium duchownego. W 1920 roku zdał maturę i wstąpił do seminarium duchownego we Wrocławku. I tutaj wspomina jeden z jego kolegów seminaryjnych, który opuścił seminarium, nie został księdzem, Henryk Ryzewski. Wskazywał w ten sposób, że najbardziej rzucała się w oczy jego pobożność,
Daleka jednak od wszelkiej taniej dewocji, był niesłychanie pracowity, w nauce ambitny i zapamiętały. Nie powiem, żeby lgnął do szerszego koleżeństwa. Już w seminarium zgadzał się jako samotnik w pracy i w walce. I w 1924 roku 3 sierpnia Stefan Wyszyński przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa włocławskiego Wojciecha Owczarka. Msze prowincyjne odprawił 5 sierpnia na Jasnej Górze, a w latach 1924-25 pracował jako wikary przy parafii katedralnej we Włocławku. Równocześnie był prefektem w szkole przy fabryce celulozy i redaktorem dziennika diecezjalnego Słowo Kujawskie. W październiku 1925 biskup włocławski Stanisław Zdzidowiecki wysłał młodego kapłana na Uniwersytet Lubelski, od 28 roku katolicki Uniwersytet Lubelski. I tutaj mamy zdjęcie, na jednym ze zdjęć młody Stefan Wyszyński z matką, kiedy jeszcze żyła, a po prawej stronie Stefan Wyszyński jako alum seminarium duchownego. I teraz przejdziemy do czasów, kiedy Stefan Wyszyński studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1925-29 studiował prawo kanoniczne i w 1929 roku obronił pracę doktorską z prawa kanonicznego, która dotyczyła następującego tematu: prawa rodziny, kościoła i państwa do szkoły. Natomiast w 1932 roku otworzył przewód habilitacyjny z zakresu teologii rzeczywistości ziemskich. To było dość nowe pojęcie, dlatego że ksiądz Wyszyński był jakby pionierem, jeżeli chodzi o zajmowanie się w polskim kościele katolicką nauką społeczną, która zaczęła się rozwijać wraz z równowagą Leona XIII. Autorem tego pojęcia teologii rzeczywistości ziemskiej był późniejszy ekspert Soboru Watykańskiego II ksiądz Gustaw Tils, a tematem habilitacji było środowisko moralne pracy fabrycznej. Natomiast do wybuchu wojny Stefan Wyszyński nie zdążył zamknąć przewodu, a materiały, z których korzystał, zostały zniszczone podczas okupacji. W Lublinie ksiądz Wyszyński mieszkał w konwikcie teologicznym przy ulicy Archidiakońskiej. Jego kierownikiem, przyjacielem, takim ojcem duchowym był ksiądz Władysław Korniłowicz, który miał ogromny wpływ na formację duchowo-intelektualną Przego Prymasa. Tak o księdzu Korniłowiczu mówił później Wyszyński. Jako kierownik życia wewnętrznego ojciec łatwy nie był, niezwykle taktowny i cierpliwy, onieśmielał jednak swym milczeniem. Ojciec był zdania, że mógł lubić czekać, aż człowiek w pełni dojrzeje i przynawionym miłością sam zacznie mówić. Obserwując styl i duchowość księdza Korniłowicza, to w jaki sposób prowadzi swoje wewnętrzne i stosunek do ludzi, który był budowany na myśli świętego Tomasza Zakwinu, przyszły prymas sam rozwijał się w tym duchu. Ksiądz Wyszyński był pod wrażeniem postawy ojcostwa księdza Korniłowicza w relacjach z ludźmi. I równocześnie, kiedy studiował na KUL-u, ksiądz Wyszyński, to w 26 roku wstąpił do Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej Odrodzenie. Ta organizacja wymagała od swoich członków aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Celem była odnowa świata w duchu ewangelicznym. W działalności ruchu akcentowano poznanie kwestii robotniczej, problemów wsi i tego, co właśnie mają do powiedzenia na ten temat rozwijająca się nauka społeczna Kościoła. Odrodzenie stawiało na aktywność w każdym obszarze życia człowieka. Członkowie stowarzyszenia pogłębiali wiedzę religijną, życie duchowe, stając się prekursorami soborowej odnowy liturgicznej. Odrodzenie wywarło duży wpływ na myśl społeczną księdza Wyszyńskiego. Utwierdziło go w przekonaniu, że wiara nie jest mało prywatną, ale trzeba ją wprowadzać w każdy obszar życia społecznego. Po zakończeniu studiów w latach 29-30 ksiądz Wyszyński odbył podróż studyjną po Europie. Słuchał wykładów na uczelniach w Austrii, Włoszech, Francji, Belgii, Holandii i Niemczech. Poznawał katolicką naukę społeczną, zapoznała się z działalnością akcji katolickiej. Efektem podróży były dwie książki. Pierwsza książka, Dzieło kardynała Ferrari, opisał w niej metody pracy apostolskiej arcybiskupa Mediolanu wśród robotników, a w głównych typach akcji katolickich zawarł swoje osobiste refleksje na temat pracy tego stowarzyszenia wśród świeckich katolików Europy Zachodniej. Tutaj właśnie mamy zdjęcie księdza Władysława Korniłowicza, mentora i ojca duchowego księdza Wyszyńskiego. W 1930 roku ksiądz Wyszyński powrócił do Włocławka i nawiązał ścisłą współpracę z chrześcijańskimi związkami zawodowymi. Działały do Włocławka, jako że było to miasto robotnicze,
działało wiele związków zawodowych, działały chrześcijańskie, działały bardziej o profilu narodowym, działały też socjalistyczne. Już od grudnia 1931 prowadził chrześcijański uniwersytet robotniczy, wykładał historię ruchów chrześcijańsko-społecznych, prowadził również dział interwencji ekonomicznej i dział budowy osiedli robotniczych. Bardzo bogata jest spuścizna pisarska tego okresu księdza Wyszyńskiego. Do wybuchu II wojny światowej opublikował 413 artykułów. Publikował je głównie w piśmie Ateneum Kapłańskim oraz miesięczniku Prąd. Podejmował się w swych dziełach oceny kapitalizmu i marksizmu. Już w latach 30. widział bardzo duże zagrożenie komunizmu dla Polski i dla świata, dlatego około 30 prac poświęcił tej kwestii. Ostrzegał przed nim robotników i inteligencję, nawet ukuł takie określenie, że inteligencja ma taką tendencję do próby ochrzczenia komunizmu. I widział to niebezpieczeństwo z tego względu, że miało ono charakter powszechny. Tak pisał w jednej ze swoich prac. W komunizmie na czoło wysuwa się dobro państwa, w kapitalizmie dobro przedsiębiorcy. I tu i tam robotnik jest tylko siłą, czynnikiem produkcji. I komunizm i kapitalizm oceniły stanowisko robotnika w postępie wytwórczym jako czynnik drugorzędny. I tu i tam wysuwa się na czoło mistyka maksymalnej produkcji. A o komunizmie pisał tak. Grozi komunizm wszystkim, kościołowi z ateizmem i materializmem, państwu całkowitą jego negacją, narodowi z tym internacjonalizmem, rodzinie, społeczeństwu, stanom i zawodom, są jednoklasowością człowiekowi samemu, duchem kolektywizmu. Jeżeli chodzi o podejście właśnie o tych stosunków społeczno-ekonomicznych księdza Wyszyńskiego, to był przeciwnikiem oczywiście rewolucji na wzór bolszewicki. Natomiast opowiadał się za ewolucyjną przebudową stosunków społecznych i jeżeli chodzi o gospodarkę, on popierał system korporacyjny zaproponowany przez Piusa XI w encyklice Quadragesimo Anno. Już w latach 30. w swych publikacjach wyliczał ksiądz Wyszyński prawa naturalne, dane czego przez Boga, które muszą być respektowane przez państwo. Postulował bazę księży wśród bezrobotnych, obejmowanie ich opieką kulturalną, oświatową. Równocześnie pełnił funkcję wikarego przy katedrze we Wrocławku, był sekretarzem Liceum Piusa X, sędzią w Sądzie Biskupim i wykładał naukę społeczną Kościoła w seminarium wrocławskim. A to właśnie jest bazylika we Wrocławku, przy której ksiądz Wyszyński był wikarem. Przechodzimy do II wojny światowej. Po wybuchu II wojny światowej ksiądz Wyszyński na polecenie biskupa Michała Kozala, późniejszego męczennika, opuścił Włocławek, gdyż groziło mu aresztowanie przez gestapo. Od grudnia 1939 do lipca 1940 mieszkał u ojca we Wrociszewie koło Warki. Następnie wyjechał do Kozłówki, do majątku Zamojskich i tam pełnił funkcję kapelana. We wrześniu 1941 wyjechał do Zakopanego, gdzie został aresztowany przez gestapo, ale następnie dość szybko wypuszczony. Pracował kilka miesięcy wśród ociemniałych dzieci w żłowie w gminie Kraśniczyn. Natomiast w 1942 roku w czerwcu udał się do Lasek pod Warszawą, gdzie został kapelanem Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Tam poznał matkę Marię Różę Czapską i był również katechetą niewidomych dzieci. Wiosną 1944 wstąpił do Armii Krajowej, gdzie pełnił funkcję kapelana okręgu lasów karwinowskich. Podczas powstania warszawskiego służył w powstańczym szpitalniku, odprawiał mszę święte, spowiadał, nawet asystował przy operacjach. Równocześnie prowadził tajne nauczanie w Warszawie, wykładał katolicką naukę społeczną, historię doktryn ekonomiczno-społecznych i tutaj wykłady jego z zakresu teologii pracy ukazały się już po wojnie w formie książki Duch pracy ludzkiej. Jeżeli chodzi o jego podejście, pogląd na pracę narodu Wyszyńskiego, praca miała charakter twórczy i odkupieńczy. Podkreślał, że człowiek niczego nie tworzy sam, ale współpracuje z Bogiem w dziele stworzenia. I praca, która ma odniesienie do Boga, ma na uwadze dobro, która ma na uwadze dobro człowieka i jego bliźniego, prowadzi do duchowego rozwoju człowieka. W marcu 1945 ksiądz Stefan Wyszyński powrócił do Włocławka. Z jego inicjatywy pracę rozpoczęło na nowo seminarium duchowne. Wykłady łączył z posługą wikariusza w Lubrańcu i pobożna w Chłobi i z Głowiączce. Wynikało to z tego, że
wielu księży diecezji włoszawskiej zostało zamordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej i, no, i brakowało księży do pracy na parafiach. I zanim otrzymał nominację na biskupa lubelskiego, uruchomił tygodnik dla rodzin katolickich o nazwie Ład Boży. I w 1946 roku, 25 marca, ogłoszono nominację księdza Wyszyńskiego na biskupa lubelskiego. Był to wtedy najmłodszy wiekiem biskup w episkopacie. I wtedy tak wspomina to wydarzenie ksiądz Wyszyński. W pierwszej chwili nie wyobrażałem sobie, że mogę opuścić Włocławek i dopiero co zorganizowane seminarium. Postanowił, że jeżeli żaden ksiądz nie wróci z zawieruchy wojennej do seminarium, to nie przyjmie nominacji, ale dzień przed ostateczną decyzją przybyło 4 księży do seminarium duchownego. 12 maja 1946 został wyświęcony na biskupa, a 26 maja odbył ingres do katedry lubelskiej. Praca decyzja była trudna z powodu zniszczeń wojennych, braku księży i tego, że na Lubelszczyźnie działała antykomunistyczna partyzantka ukrywająca się w lasach. Wyszyński oczywiście szybko rozpoczął odbudowę seminarium, katedry, na którą spadło 8 bomb podczas bombardowania we wrześniu 1939 roku. Zorganizował pracę kurii, powołał diecezjalny Caritas i utworzył referat do walki z alkoholizmem. Zainicjował wielką akcję duszpasterską, której celem było przygotowanie wiernych do świadomego i pełnego uczestnictwa we mszy świętej. Jeżeli chodzi o jego listy pasterskie, które pisał podczas tej krótkiej posługi biskupiej w Lublinie, tłumaczył potrzebę odbudowy moralności i godności człowieka, gdyż wojna uczyniła w tym dziale ludzkiej natury serce spustoszenia. I oczywiście wraz z postępującą ofensywą komunistyczną upominał się o prawo ludzi wierzących do wyznawania wiary katolickiej, nauczania religii w szkołach. Tłumaczył, że powrót do przestrzegania prawa Bożego jest warunkiem odmienienia świata. Był jednym z głównych autorów listu pasterskiego episkopatu z września 1947 roku, w którym episkopat po raz pierwszy publicznie sprzeciwił się ateizacji społeczeństwa i obrażaniu uczniów religijnych osób wierzących. To już było po wyborach sfałszowanych do Sejmu Ustawodawczego po ucieczce Mikołajczyka, więc komuniści już rozpędzili się na dobre z poradzaniem tego totalitaryzmu na wzór stalinowski. Apelował do rodziców, by domagali się respektowania ich praw do katolickiego wychowania dzieci w szkole i wzywał do bojkotu prasy antyreligijnej. I oczywiście nie mogło ujść na uwadze Urzędowi Bezpieczeństwa, który tak charakteryzował działalność Wyszyńskiego. Działalność jego nacechowana jest zdecydowanie wrogim stosunkiem do marksizmu. Biskup Wyszyński prowadzi różnorodną, wrogą działalność antyludową i antyradziecką. W swych kazaniach wszelkimi sposobami usiłuje zachodzić obecny ustrój. Dodać należy, że jest wytrawnym socjologiem, politykiem i kaznodzieją. Był bardzo popularny w środowisku młodzieży lubelskiej i inteligencji. Był młody, dynamiczny. Jego język właśnie w związku z tym, że był tym pionierem zajmowania się katolicką nauką społeczną, był inny niż przedwojennych hierarchów. Studenci lubili go słuchać. Wykładał w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej, który był ośrodkiem kształcenia inteligencji oraz na Wydziale Prawa, jeszcze wtedy niezlikwidowanym, i nauk ekonomiczno-społecznych. A tutaj mamy właśnie biskup Wyszyński w Lublinie podczas procesji. I teraz, jak to się stało, że został prymasem Polski? Nominacja biskupa Wyszyńskiego na arcybiskupa gnieźnieńskiego i warszawskiego i prymasa Polski w 1948 roku nie była oczywista. Jako że był najmłodszym hierarchą w Polsce, go obejmował urząd prymasa od ledwie 47 lat i opinia publiczna i nawet episkopat nie w nim upatrywał następcy kardynała Chlonda, ale w którymś z bardziej doświadczonych hierarchów. Natomiast prymas Chlond poznał Wyszyńskiego jeszcze przed wojną. Znał go jako działacza robotniczych związków zawodowych i autora wielu publikacji o tematyce społecznej. Już w 1938 roku zaprosił go do Rady Społecznej działającej przy episkopacie. I co ich łączyło, kardynała Chlonda i Wyszyńskiego? Chadeckie poglądy, w przeciwieństwie do wielu księży, którzy skłaniali się ku narodowej demokracji. Niewątpliwie atutem Wyszyńskiego w tej sytuacji politycznej powojennej była znajomość robotniczego i założeń marksistowskich.
Episkopat optował jednak za kandydaturą Walentego Dymka, który miał zostać właśnie prymasem Polski. Natomiast papież Pius XII podjął inną decyzję i początkowo zbraniał się przed przyjęciem denominacji biskup Wyszyński, co wynikało z dwóch powodów. Po pierwsze właśnie no, nie był popierany przez episkopat, a po drugie obawiał się, że nie podoła nowego obowiązku, a równocześnie zaostrzała się polityka władz komunistycznych wobec Kościoła, ale ostatecznie po głębszej refleksji Wyszyński przyjął nominację. A tutaj mamy kardynała Augusta Chlonda, poprzednika kardynała Wyszyńskiego, który stwierdził przed śmiercią, że zwycięstwo, jeśli przyjdzie nad komunizmem, to przyjdzie przez Maryję. 6 lutego 1949 Wyszyński odbył ingres do prokatedry Świętego Józefa w Warszawie, ponieważ katedra Jana Chrzciciela była w ruinie, jak zresztą większość Warszawy. I w homilii mówił o wspólnocie narodu, jaką jest wiara. Tak? Mówił w następujący sposób. Polska jest jednością, Polska jest zespolona sercem wiary, jej siłą jest wiara Chrystusowa, jej nadzieją niezłomne jest pełnienie katolickiej Polski, Chrystusowej Polski. Komuniści byli bardzo niezadowoleni z tego względu, że Wyszyński został prymasem, dlatego że uważano go za najbardziej zabożałego wroga Polski Ludowej. Jednakże spór, jaki prowadził z komunistami, miał charakter nie tyle polityczny, co światopoglądowy. Wyszyński jako realista akceptował nową formę życia państwowego narodu. Nie potępiał przemian w strukturze społeczno-ekonomicznej kraju i nie zamierzał być uwierzchnią opozycji politycznej, która i tak już właściwie w większym stopniu była rozbita. I jeżeli chodzi o początek jego urzędowania, to przede wszystkim zabiegał prymas Wyszyński o utworzenie kościelno-rządowej komisji, która rozstrzygałaby kwestie sporne i podpisanie porozumienia, które gwarantowałoby minimum wolności kościoła w zakresie pracy duszpasterskiej, dlatego że prymas Wyszyński był przekonany dość długi czas, że nie istnieje ścisła więź między marksizmem a ateizmem. I jeżeli chodzi właśnie o tą komisję państwowo-kościelną, to ona powstała w sierpniu 1949 roku. Stała się ona dla komunistów forum, na którym mogli bieżąco obserwować reakcje hierarchii na kolejne restrykcje i wymuszać na kościele liczne ustępstwa. Jedną z największych akcji antykościelnych w czasach stalinowskich było zagarnięcie kościelnego Caritasu. Nastąpiło to 23 stycznia 1950 roku. Tydzień później na pierwszy krajowy zjazd Zrzeszenia Katolików Caritas zwieziono na Politechnikę Warszawską ponad 1500 księży. Uczestnicy zjazdu rekrutowali się z grupy Bolesława Piaseckiego, przedwojennego działacza ONR Falangi, późniejszego członka Rady Państwa PRL, skupiony wokół tygodnika Dziś i Jutro. Również w lutym 50 roku powstała Główna Komisja Księży przy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, czyli tak zwani księża patrioci. Bazą ruchu byli kapelani wojskowi i księża skłóceni z biskupami, czyli na przykład była taka sytuacja, że jakiś popełnił ksiądz wykroczenie, no i proponowano mu, że darują mu karę za to wykroczenie, jak się zapisze do księży patriotów. Oczywiście celem komunistów było skłócenie dołów, klegu z ordynariuszami decyzji i stworzenie kościoła narodowego podporządkowanego komunistom. I pomimo tego, że nasilały się represje wobec Kościoła, ostatecznie 14 kwietnia 1950 roku podpisano porozumienie normalizujące stosunki między państwem a Kościołem. Nakładało ono zobowiązania na obie strony. Episkopat zadeklarował, że wystąpi do Watykanu o tworzenie na ziemiach odzyskanych stałych diecezji z biskupami i ordynariuszami oraz będzie zwalczał zbrodniczą działalność podziemia niepodległościowego. Oczywiście sprawa decyzji była nieuregulowana, gdyż Niemcy zachodnie nie uznawały granic na Odrze i Nysie, a traktat Zgorzelecki podpisany z NRD był wymuszony przez Związek Sowiecki i powodowało to, że Watykan nie mógł utworzyć stałych diecezji, tylko istniały administratury apostolskie. Zamiast rząd obowiązał się, że nie będzie ograniczać nauki religii w szkołach, zachował też katolickie szkoły, stowarzyszenia i prasę, podtrzymywał prawo kościoła do kultu publicznego i duszpasterstwa w wojsku, więzieniach i szpitalach. Zakony miały mieć pełną swobodę działania i oczywiście najważniejsze było, że nie powstał Kościół Narodowy, tylko że najwyższą jurysdykcję miał sprawować jako kościołem papież. Jeżeli chodzi o opinię na temat tego porozumienia, to część historyków uważa, że było ono osobistą porażką prymasa Wyszyńskiego
gdyż naprawdę liczył, że kompromis jest możliwy i trwały. I w tym sensie to, co jest w ogóle 1953, o czym za chwilę powiemy, czyli dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych i aresztowanie Wyszyńskiego, było klęską prymasa. Ale z drugiej strony to, że za sprawą porozumienia uderzenie w Kościół zostało przesunięte o 3 lata, było jego nieocenioną wartością. I tutaj mamy Bolesława Piaseckiego, działacza przedwojennej falangi i późniejszego działacza komunistycznego i koncesjonowanego środowiska katolików. Oczywiście rząd od początku łamał porozumienie z kwietnia 1950 roku. Religia szkół była usuwana, zamykano szkoły, szpitale, wydawnictwa katolickie. W 1951 roku w styczniu aresztowano biskupa kielowskiego Czesława Kaczmarka. Wytoczono mu pokazowy proces, oskarżono go o szpiegostwa ze Stanów Zjednoczonych i Watykanu. Miało być to jakby takie preludium do ostatecznego uderzenia w Kościół. Już na przełomie 1951 roku rząd naciskał na Wyszyńskiego, by powołać decyzję na ziemiach odzyskanych, ale oczywiście, jak już mówiliśmy, nie zgadzała się na to stolica apostolska, bo uznawała granicę Niemiec 1937 roku. W tej sprawie Wyszyński udał się do Watykanu w kwietniu 1951 roku. Pius XII nie zgodził się na ustanowienie stałych decyzji na ziemiach zachodnich, ale równocześnie mianował dotychczasowych administratorów apostolskich biskupami tytularnymi. Oprócz tego stolica apostolska wstąpiła z projektem nawiązania stosunków dyplomatycznych z Polską, zawarcia konkordatu, który został zerwany przez komunistów jednostronnie w roku 1945. I rząd w sierpniu 1951 zgodził się na przyjazd do Warszawy specjalnej misji watykańskiej podejść negocjacji, ale nic z tego nie wyszło. Ataki na Kościół zaostrzyły się, grabiono kościelne nieruchomości, duchowni byli aresztowani. Jednakże Stefan Wyszyński nadal prowadził rozmowy z władzami, które pod koniec 1952 wypędziły biskupów z diecezji katowickiej i aresztowały biskupów z archidiecezji krakowskiej. W tym samym czasie arcybiskup Wyszyński został mianowany kardynałem przez papieża, ale oczywiście nie wydano mu paszportu, więc nie udał się na konsystor 12 lutego 1953 roku. I ostatecznie apogeum nastąpiło 9 lutego 1953, kiedy Rada Państwa wydała dekret o obsadzie stanowisk kościelnych. Nowe prawo było, można powiedzieć, pojem drakońskim. Stanowiło, że żadnych zmian w administracji kościelnej od poziomu wikarego do biskupa nie można dokonać bez zgody władz państwowych. Duchowni mieli również ślubować wierność Polski Rzeczpospolitej Ludowej. Sytuacja stawała się dramatyczna. Pytanie na końcu, czy może? Na końcu. I w tej sytuacji prymas zaostrzył swoje stanowisko 8 maja, wydał memoriał non possumus, czyli nie możemy. I tutaj cytat z tego memoriału: przestrzegał mi, że gdyby zdarzyć się miało, że czynniki zewnętrzne będą nam uniemożliwiały powołanie stanowiska duchownego ludzi właściwie kompetentnych, jesteśmy zdecydowani nie obsadzać ich raczej wcale, niż oddawać religijne rządy dusz w ręce niegodziwe. Czyli pewnie staje się naszym udziałem na słowo Chrystusa i Chrystusowego Kościoła. Rzeczy Bożych na ołtarzach za zaraz składać się nie wolno, non possumus. 4 czerwca podczas Polski Bożego Ciała prymas Wyszyński wygłosił w Sierpniu Świętej Anny jeden ze swoich ważniejszych kazań. Podkreślał w nim, że najbardziej widoczną oznaką wolności sumienia są wolni kapłani i gdy próbuje się uderzyć w kapłanów, uderza się w wolność sumienia zwykłych ludzi. I tak zakończył homilię. Nie wolno sięgać do ołtarza, nie wolno stawać między Chrystusem a kapłanem. Uczymy, że należy oddać coś Cezara Cezarowi, a co Bożego Bogu, ale gdy Cezar siada na ołtarzu, to mówimy krótko, nie wolno. I to tak rozcięciło władze komunistyczne, a czele z Bolesławem Bierutem, że ostatecznie już zaczęły się przygotowania do aresztowania prymasa Wyszyńskiego. Decyzja o aresztowaniu zapadła na posiedzeniu Biura Politycznego Partii 23 września 1953 roku. Dwa dni później, około godziny 22.30, funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa wkroczyli do Pałacu Prymasa przy ulicy Głodowej. Ten, otrzymawszy decyzję rządu, która oczywiście była bezprawna, o pozbawieniu go funkcji kościelnej, złożył stanowczy protest, zabrał ze sobą brewiarz i urzędniec i odjechał w nieznanym kierunku. Najpierw został prymas Wyszyński przywieziony do kasztoru kapucynów w Rywałdzie Królewskim. Przebywał w nim do 12 października, gdy został przywieziony do Stoczka Warmińskiego i umieszczony w byłym klasztorze. Równocześnie trwały gorączkowe rozmowy między rządem a episkopatem.
nowy przewodniczący konferencji episkopatu został biskup Michał Klepacz. 28 września biskupi przyjęli deklarację, w której odcięli się od prymasa wyszyńskiego, a 17 grudnia 1953 cały episkopat złożył przysięgę na wierność PRL w Belwederze. Roda ta była wyrazem słabości episkopatu i jego upokorzenie. Jeżeli chodzi o takie podstawy prawne tego aresztowania, to było to znane stalinowskie bezprawie. Nie było tutaj ani aktu oskarżenia, ani śledztwa, ani procesu, ani wyroku sądowego. Żadnych nie wszczęto procedur charakterystycznych dla klasycznego państwa prawa. Prymas zarzuty wobec swojej osoby konsekwentnie odrzucał. Jego aresztowanie miało wstęp do pokazowego procesu. 6 października 1954 kardynał Wyszyński został przetransportowany do Prudnika na Opolszczyźnie. Jednakże w Polsce postępowała polityczna odwilż. Wynikało to również z tego, że były pracownik Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Józef Światło wyjechał na zachód, do Berlina Zachodniego i w Radiu Wolna Europa występował z audycją Za kulisami bezpieki i partii, co oczywiście wtedy na komunistów polskich, na czele z Bierutem, padł blady strach, bo w tych audycjach mówił o willach komunistów, o prześladowaniach działaczy niepodległościowych. No wszystko znał to z własnego doświadczenia. 7 sierpnia 1955 w Prudniku pojawił się podpułkownik Józef Dziewidow, dyrektor Departamentu 6 Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Zaproponował zmianę warunków izolacji. Prymas miał zamieszkać w klasztorze o zmierzonym stopniu kontroli przez UB, ale w zamian za to zrzec wszystkich funkcji kościelnych. Prymas odrzucił propozycję, ale 29 października 1955 roku został przyjęty do Komańczy w Bieszczadach. Tam warunki były znacznie łagodniejsze niż w dotychczasowych miejscach internowania. Tutaj mamy właśnie klasztor w Stoczku w Armińskim, w którym przebywał kardynał Wyszyński, a tutaj klasztor w Komańczy. I tutaj takie słynne zdjęcie, pływasz w Komańczy i na rękach trzyma owieczkę. Oczywiście ksiądz kardynał Wyszyński podczas internowania nie był sam. Towarzyszyli mu przydzieleni oczywiście przez władze komunistyczne ksiądz Stanisław Skłodecki i siostra Maria Leonia Graczyk. Ksiądz Skłodecki trafił do Stoczka z więzienia w Grawiczu, gdzie przesiedział 2 lata. W 1951 roku został aresztowany pod zarzutem zawiązania podziemnej organizacji wojskowej. Siostry Graczyk natomiast przyjeżdżali do Stoczka z więzienia w Grudziądzu. Oczywiście oboje byli agentami donoszącymi na prymasa. W IPN-ie znajduje się 10 tomów meldunków księdza Skłodeckiego do UB i 3 tomy siostry Graczyk. Dla UB ważniejszym agentem był ksiądz Skłodecki, ponieważ miał bezpośredni kontakt z prymasem i był bystrym obserwatorem. Tak pisał ksiądz Skłodecki właśnie o prymasie Wyszyńskim w meldunku. W pożyciu z otoczeniem jest bardzo bezpośredni, ale równocześnie szalenie ostrożny i uważający. Bardzo dużo się modli, zwłaszcza o Najświętszej Maryi Panny. Na temat partii mówi niechętnie. Widać z rozmów, że doskonale zna się na socjologii. Jako premierze Bierucie i ministrze oraz duże wyraża się nawet z szacunkiem. Tak widać wyraźnie, że ma wielki żal i uprzedzenie do pana Widy, który był kierownikiem Urzędu do Spraw Wyznań. Interesujące są meldunki i dziennik siostry Graczyk, który był przepełniony złością i nienawiścią do obu duchownych. Tak pisała siostra Graczyk, która już później zrzuciła habit, tak pisała po razie Wyszyńskim. Szkoda, oczywiście trzeba brać pod uwagę jej nastawienie emocjonalne. Szkoda mi go jako człowieka, który pomimo swojej inteligencji jest niezdolny do samokrytyki, ma zarazem tak wielkie wyobrażenie o sobie, że nie potrafi zdobyć się na gest porozumienia. W moim pojęciu jest to pożałowania godny stan człowieka, który wierząc w swoją niewinność tchnie nienawiścią. To człowiek niezdolny do czynów twórczych w budowie swojej ojczyzny. Stefan Wyszyński domyślał się oczywiście o podwójnej grze księdza i zakonnicy, nie miał do nich pewnego zaufania, a równocześnie okazywał im ojcowską miłość pomimo krzywd, jakie mu wyrządzili. Tutaj ksiądz Stanisław Skłodecki, chodzą słuchy, że popełnił samobójstwo przez utopienie się w Bałtyku w 2000 roku, kiedy wyszły właśnie na jaw fakta IPN-u, że był agentem.
Podczas internowania prymas Wyszyński stworzył koncepcję jasnogórskich ślubów narodu. I odbyły się one 26 sierpnia, czyli w święto Matki Bożej Częstochowskiej, 1954 na Jasnej Górze. Wtedy prymas Wyszyński przebywał w Komańczy. To on był autorem tekstu ślubów, które zapoczątkowały największy program duszpasterski Kościoła po wojnie, czyli Wielką Nowennę. To było dzieło życia prymasa. Śluby te nawiązywały do ślubów lwowskich Jana Kazimierza z 1956 roku, który odczynił Marię Królową Polski po poprosił o pomoc w walce ze Szwedami. 300 lat później kardynał Wyszyński zaproponował Polakom, by oddali się w duchową niewolę Maryi, zobowiązując się do pracy nad odnową moralną i duchową. Śluby te miały zmobilizować Polaków, podobnie jak śluby Jana Kazimierza, do obrony wiary katolickiej. Koncepcja ślubów nawiązywała do roli Polski jako przedmurza chrześcijaństwa. Miały zmobilizować ludzi do stawienia oporu stalinowskiej władzy i do obrony religii. Tutaj można zwrócić uwagę na to, co zawiera tekst ślubów. Polacy zobowiązali się uczynić wszystko, aby Polska była krajem ludzi wierzących, rzeczywistym królestwem Marii i Jezusa. Przyrzekali bronić życia poczętego, starać się o starczenie rozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich, wychować młode pokolenie wierności Chrystusowi. Przyrzekali walczyć z wadami narodowymi, lenistwem, lekkomyślnością, manotrastem, pijaństwem i rozwiązłością oraz zdobywać takie cnoty jak wierność, pracowitość, oszczędność, miłość, sprawiedliwość społeczna. Przyrzekali szerzyć cześć na Bożeństwo do Maryi, składając w jej dłonie przeszłość i przyszłość. I tutaj po lewej stronie widzimy tu wielki tłum ludzi podczas ślubów jasnogórskich i symboliczny pusty tron, na którym miał zasiąść prymas Wyszyński, ale już się nie zasiadł, bo był internowany w Komańczy. Natomiast w październiku 1956 dochodzi do zmian na najwyższym szczeblu władzy PRL. Pierwszym sekretarzem partii został Władysław Gomułka, w okresie stalinowskim prześladowany za odchylenia prawicowo-nacjonalistyczne. 26 października do Komańczy przybyli jego wysłannicy Zenon Kliszko i Władysław Bieńkowski. Poinformowali, że prymasa, że biuro polityczne podjęło decyzję o jego powrocie na poprzednie stanowisko kościelne i ostatecznie po 3 latach internowania 28 października Stefan Wyszyński powrócił do Warszawy. I tutaj mamy zdjęcie, kiedy właśnie prymas wrócił do Warszawy i stoi na balkanie Pałacu Prymasowskiego i błogosławi ludziom zgromadzonym przed pałacem przy ulicy Miodowej. Sytuacja i zewnętrzna, i wewnętrzna była bardzo nieciekawa, dlatego że wtedy, kiedy prymas Wyszyński powrócił do Warszawy, na Węgrzech trwało antykomunistyczne powstanie pacyfikowane przez wojska radzieckie. Już nawet wojska radzieckie padły nawet na Warszawę, z tym, że przyleciał Chruszczow do Warszawy i Władysław Gomułka zapewnił go, że Polska nie wystąpi z bloku socjalistycznego i że będzie z jednej strony dążyła Polską do socjalizmu, ale w sojuszu ze Związkiem Radzieckim. I wojska radzieckie, które już padły na Warszawę, zostały wycofane. Podstawowym założeniem polityki Wyszyńskiego było niedopuszczenie do rozlewu krwi, dlatego też jesienią uspokajał nastroje, łagodził napięcia i ostatecznie 8 grudnia 1956 podpisał nowe porozumienie z władzami, uchylono dekret o ochronie stanowisk kościelnych, do szkół powróciły lekcje religii jako przedmiot nadobowiązkowy. Więźniom i chorym zagwarantowano prawo do korzystania z opieki duszpasterskiej kapelanów. Kompromis był oczywiście potrzebny obu stronom. Władysław Gomułka chciał umocnić swoją władzę, ale oczywiście Wyszyński zdawał sobie sprawę, że Odwilż w relacjach państwa-kościół nie potrwa długo i chciał wykorzystać czas Odwilży na polepszenie sytuacji kościoła. Mówiliśmy już o ślubach jasnogórskich narodu. Jakby kontynuacją tychże ślubów jasnogórskich był program Wielkiej Nowenny. Kardynał Wyszyński był zdania, że los komunizmu rozstrzygnie się w Polsce przez odnowę moralną narodu. Miało się rozstrzygnąć więc, czy Polacy będą narodem wierzącym i zachowują wzorce kultury zachodniej, czy przyjmą radzieckie, ateistyczne wzorce, standardy moralne. Prymas więc, aby bronić tożsamości narodu, odmyślił program duchowej ofensywy Wielką Nowennę, która miała przygotować
Polaków do tysiąclecia chrztu Polski w roku 1966 miała wprowadzić w drugie tysiąclecie chrześcijaństwa Polaków jako ludzi wierzących. Czas Wielkiej Nowenny miał być również czasem zwalczania wad narodowych Polaków, niesumienności, nierzetelności, lenistwa, pijaństwa, kradzieży sobie państwa i braku zmysłu społecznego. Oczywiście komuniści byli bardzo przeciwni programowi Wielkiej Nowenny, uważali ją za przejaw religijnego fanatyzmu i w latach 1960-66 komuniści zorganizowali obchody konkurencyjne dla Wielkiej Nowenny, obchody tysiąclecia państwa polskiego. Ich celem było zneutralizowanie działań Kościoła, jednak te działania nie przyniosły żadnego skutku. Między innymi polegało to na tym, że jak było o czystości kościelne, to ludzi przetrzymywali w dużych zakładach pracy i młodzież w szkole, że organizowali komuniści w czasie obchodów kościelnych na stadionach uroczystości sportowe, ale oczywiście większość ludzi szła na uroczystości kościelne. Wielka Nowenna rozpoczęła się 3 maja 1957 odnowieniem jasnogórskich ślubów narodu. Jej zwyczajem miały być obchody milenium chrztu Polski i złożenie aktu oddania się w niewolę Maryi. Każdy rok Nowenny przebiegał pod innym hasłem nawiązującym do poszczególnych przyrzeczeń jasnogórskich ślubów narodu. Był do tego dostosowany specjalny program duszpasterski. Prymas budował program Wielki Nowenny za założeniu, że wraz z chrztem Polski narodził się naród polski. Układał go więc nie tylko z myślą o ludziach wierzących, ale chciał programem Wielkiej Nowenny objąć wszystkich Polaków. Celem Wielkiej Nowenny było połączenie tradycji narodowej i wiary, aby wzmocnić siłę oporu wobec władzy ateistycznej. Istotnym elementem Wielkiej Nowenny była peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Ta kopia wędrowała po wszystkich parafiach w Polsce do roku 1980. Przed obrazem modlono się dzień i noc. Jak wspominają uczestnicy tych wydarzeń, peregrynacja obrazu zmieniała ludzi, zarówno prostych, jak i inteligencję. Ale na to zwrócił uwagę z takiej perspektywy teologicznej, to prymas nie propagował wtedy zrozumienia osobizmu. Natomiast on wychodził z założenia, że przez Maryję idzie do Chrystusa, że Maryja prowadzi lud Boży do Chrystusa. Jego koncepcji oddała się w niewolę Maryi, która była krytykowana przez część księży, przez środowisko znaku, ale tu za chwilę bronił arcybiskupa Pawła Karol Wojtyła. A tutaj właśnie mamy zdjęcie, jak wyglądała peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. I teraz warto zwrócić uwagę, jak Stefan Wyszyński pojmował naród. To był częsty temat w jego nauczaniu i prymas stworzył oryginalną koncepcję teologii narodu, w której połączone były relacje między jednostką, narodem a chrześcijaństwem i charakterystyki tej teologii podjął się ksiądz profesor Jerzy Lewandowski. Tak pisał na ten temat. Prymas podkreślał, że Kościół posłany przez Chrystusa do wszystkich ludów i narodów świata jest ponadnarodowy, ale jednocześnie wszczepia się w życie i dzieje konkretnego narodu tak mocno, iż myśli się, że są Kościołem narodowym. Naród i Kościół w koncepcji prymasa stworzone są przez Boga, ale są wobec siebie autonomiczne. Naród wypełnia swoje zadania w porządku doczesnym, a Kościół w wymiarze transcendentnym. Naród wnosi do Kościoła swoją kulturę, historię, narobek duchowy i materialny, a Kościół wnosi w życie narodu zbawienie, ideje prawdy, dobra i piękna. Istnieje według kardynała Wyszyńskiego jeden i ten sam naród biologicznie i historycznie ukształtowany, ale o dwóch podstawowych relacjach ku wartościom doczesnym i chrześcijańskim. Kardynał wiedział, że naród może istnieć bez Kościoła, ale uważał, że jego istnienie w Kościele jest dla niego dobrem, bo prowadzi naród do doskonałości. A teraz przejdziemy do krótkiej charakterystyki relacji Stefana Wyszyńskiego z Władysławem Gomułką. Bo były to postacie w latach 50. i 60., które były uważane za godne siebie przeciwników, które pomimo oczywiście różnic, jakie ich dzieliły światopoglądowi ideologicznych, miały jednak pewne cele wspólne. Jeżeli chodzi o te różnice, to dla prymasa Wyszyńskiego najważniejsze był Kościół i naród, natomiast dla Gomułki najważniejsze było państwo, które było którego socjalizmem był socjalizm i partia komunistyczna. W koncepcji Gomułki Kościół ma służyć państwu, a więc popierać program ateizacji, czyli taka można powiedzieć swoista schizofrenia. Obaj zabiegali o wartości na siebie najważniejsze, przy czym gdy prymas tutaj poważnych wyzwów społecznych, na przykład podczas marca 68 czy grudnia 70,
łagodził napięcie, aby ludność wiązał krwi, to mógł dla ratowania socjalizmu krwawą drugą strajki i manifestacje. Natomiast mieli pewne też cele wspólne, mianowicie obaj pragnęli uregulowania sytuacji struktury kościelnej na ziemiach odzyskanych, obaj zabiegali o uznanie Nowej Galicy polsko-niemieckiej na Odrze i Lysie. Obaj również nie mieli zbytniego zaufania do Niemców i widzieli błędy kapitalizmu i obydwu cechował obyczajowy Brytanii, zresztą Gomułka bardzo krzywo patrzył na wystawne przyjęcia, notabli komunistycznych i bardzo też był przeciwny rozwodom notabli komunistycznych. A teraz przejdziemy do relacji prymasa Brzezińskiego z kołem poselskim Znak, które powstało na łamach październikowej Odwilży w 1957 roku. W 1957 roku były wybory, do Sejmu i to były jedyne wybory, w których uczestniczył kardynał Wyszyński. Jedynie uczestniczył, ale wezwał obywateli do udziału w wyborach, żeby w ten sposób wspomóc stanowisko Gomułki. Oczywiście koło poselskie Znak było kołem inteligencji katolickiej, która w tych warunkach komunistycznych chciała zaangażować się w życie społeczno-polityczne kraju i głównymi działaczami tego koła byli Stanisław Stoma, Jerzy Zawiejski, Stefan Kisielewski, Zbigniew Makarczyk i Antoni Gładysz. Mieli taką nadzieję, że zrealizują tę ideę liberalizacji państwa. Stoma i Kisielewski, zgodnie z doktryną neopozytywistyczną, przyjmowali za fakt podział świata na dwa antagonistyczne bloki oraz zależność polityczno-militarną Polski od Związku Sowieckiego. Prymas nie odrzucał pomysł utworzenia koła, ale był wobec niego sceptyczny i uważał, że wejście katolików do Sejmu jest tak naprawdę ucieczką od rzeczywistej pracy i odpowiedzialności, z tej Kościół nie odniesie żadnych korzyści. W polityce Znaku wyrażała koncepcja forsowana przez Stomę, by być może być taką trzecią siłą. Czyli z jednej strony jesteśmy propaństwowcami, z drugiej strony utrzymujemy kontakt z hierarchią kościelną i nie dajemy się wciągnąć w konflikt między państwem a kościołem. Oczywiście w praktyce było to niewykonalne na dłuższą metę. I z jednej strony posłowie Znaku upominali się o prawa kościoła, o nadanie kościołowi osobowości prawnej, wyjęcie gospodarkowo w ustawie o zgromadzeniach, zgłaszali wiele interpelacji poselskich, co właściwie było ewenementem w Sejmie PRL-owskim, który był monolitem składającym się z PZPR-u, z Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. Oczywiście istniało jeszcze koło paksowskie, czyli Piasecki, ale oni już byli całkowicie podporządkowani partii. Prymas zachęcał na spotkaniach, bo wielokrotnie spotykał się z członkami koła. Posłowie byli nie tylko pisarzami i redaktorami, ale wyznawcami i apostołami. Nie zgadzał się z minimalistyczną filozofią Stomy, czyli obroną Kościoła na płaszczyźnie obowiązujących zasad, czyli że w takich warunkach musimy funkcjonować i nic więcej nie możemy wywalczyć. Prawda? Taką filozofię wyznawał Stoma. Prymas wyrzucał Stomie i Zawiejskiemu, że nie umieją bronić stanowczo wersji katolickiej i narodowej. No i oczywiście różnica między kardynałem Wyszyńskim a kołem poselskim Znak wynikała również z pewnych ideowych przesłanek, bo oczywiście oni byli przeciwnikami komunizmu, ale gdy prymas odwoływał się do polskiej tradycji narodowej i religijnej, to Znak jakby wyznawał takie idee postępowe katolickie. Chciał wpływać na rzeczywistość, wychodząc założeń humanizmu Maritena, personalizmu Muniera. Można powiedzieć, że program Znaku był po prostu dla intelektualistów, który była garstka, a program prymasa obejmował cały naród. I tutaj mamy po lewej stronie Jerzego Zawiejskiego i po prawej Stanisława Stomę. I teraz centralny punkt, można powiedzieć, działalności prymasa Wyszyńskiego. Kiedy milenium Chrztu Polski zakończyło się, to tak no, prymas Wyszyński powiedział, zadanie moje życiowe jest skończone. Była to oczywiście również apogeum konfrontacji państwa i kościoła. Był to decydujący etap walki o rząd dusz Polaków, który prowadzi Wyszyński i Gomułka. Wielka nowena zakończyła 9 kwietnia 1966 roku. 14 kwietnia rocznicę Chrztu Polski rozpoczęły się w pierwszym milenium, a centralne obchody odbyły 3 maja na Jasnej Górze. Uczestniczyło w nim około 300 tysięcy ludzi. Głównym punktem uroczystości był akt oddania Polski w macierzyńską opiekę Maryi, Matki Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego. Akt był z jednej strony wotum wdzięczności za 3 przed tysiącem lat, z
z drugiej strony ofiarą złożoną w intencji wolności Kościoła w Polsce i na świecie. Równocześnie władze dążyły do konfrontacji. 2 września w okolicach Będzina na Śląsku zarekwirowali obraz Matki Bożej Częstochowskiej i odwieźli go do miasta Góry, gdzie przebywał w uwięzieniu do 1972 roku. Władze nie zgodziły się również na przyjazd do Polski papieża Pawła VI, który chciał przyjechać, odprawić 24 grudnia pasterkę na Jasnej Górze. 31 grudnia obchody milenijne Prymas Wyszyński zakończył mszą w katedrze warszawskiej. A tu mamy zdjęcie, gdy prymas przemawia 14 kwietnia 66 w Gnieźnie podczas obchodów milenium. Ważną rolą w życiu prymasa odegrał Instytut Prymasowski, czyli Instytut Świecki Pomocnic Marii Jasnogórskiej Matki Kościoła, który powstał w roku 1957. Członkami tego instytutu były kobiety, które pragnęły oddać się pracy apostolskiej. Już w 1942 roku do młodego księdza Wyszyńskiego przyszło 5 dziewczyn. Ich liderką była Maria Okońska, wówczas 22-letnia. Propagowała ona ideę tak zwanego miasta dziewcząt. Miał być to ośrodek, w którym dziewczęta z różnych środowisk będą się uczyć, studiować i formować w duchu chrześcijańskim. Po powodzie do miejsc zamieszkania miały być apostołkami środowisk. To była taka forma świeckiego życia konsekrowanego. Te kobiety żyły w stanie bezżeństwa. W ten sposób była to taka koncepcja, że odrodzenie moralne kobiet miało się dokonać odrodzenie moralne narodu. Pomysł powstał w grupie 8 dziewcząt, które przybrały nazwę ósemek. To wynikało z tego, że każda z nich miała żyć według jednego z 8 błogosławieństw wskazania na górze. Od początku w centrum duchowości grupy stała Matka Boża. Jak wspomina Jadwiga Jełowiecka, jedna z działaczek Instytutu Prymasowskiego, ideałem świętości, doskonałości Ojca, bo tak określały kardynała Wyszyńskiego, mówiły do niego ojciec, była zwyczajna święta normalność. Dziewczęta miały rzetelnie się wykształcić, rzetelnie się modlić, wszystko oddać Bogu, miały się wzajemnie miłować. Prymas uczył ósemki, że modlitwa ma mieć zawsze teologiczne odniesienie do Boga, pogłębiał wiedzę teologiczną kobiet, zwracał uwagę na estetykę, wymagał, aby dziewczęta prezentowały się elegancko, ale zawsze stosownie i z godnością. Członkinie Instytutu oddały się do dyspozycji Matki Bożej, przy niej pogadziała w świecie, stanowi też kardynał Wyszyński, bo właśnie w nim widziały osoby, które realizują ideę zwycięstwa Maryi i Syna w życiu duchowym Polaków. Podczas internowania prymasa kobiety utworzyły ruch Rodzina Rodzin, który modlił się o uwolnienie prymasa. Maria Okońska na rok zamknęła się na tej górze, ogłaszając się więźniem Matki Bożej. Obecność... Jakieś 20 minut nam zostało. A, to zdążymy. Zdążymy. Obecność kobiet zmieniła prymasa, uważniwiła go na piękno, pogłębiła delikatność, a co najważniejsze, sprawiła, że wprowadził w życie kościelne zasadę, to była zasada, którą sformułował ksiądz Władysław Kornilowicz, że nie ma kościoła mężczyzn i kobiet, jest tylko jeden kościół Chrystusowy. W 1957 roku Maria Okońska i Krystyna Szajer rozpoczęły pracę w sekretariacie prymasa, potem dołączyły do nich Anna Rastewicka i Barbara Dębińska. Pracowały tam do śmierci prymasa w 1981 roku. Inne członki instytutu pracowały teraz w tej górze w Instytucie Prymasowskich Filmów Narodu, powołane przez Wyszyńskiego do realizacji Wielkiej Nowenny. I tutaj mamy zdjęcie prymasa Wyszyńskiego właśnie z Marią Okońską tutaj przy prymasie, Anną Rastawicką i Krystyną Szajer. To jest zdjęcie z 1970 roku. A teraz przejdziemy do tego, jakie były relacje Stefana Wyszyńskiego z Karolem Wojtyłą. Oczywiście były to postacie różne, bo różniła ich osobowość i doświadczenie. Wyszyński był starszy od Wojtyła 19 lat, czyli właściwie prawie całe jedno pokolenie. Urodził się w Zaborze Rosyjskim, podczas gdy Wojtyła już w wolnej Polsce. Wyszyński był synem wiejskiego organisty, Wojtyła zaś oficera Armii Polskiej. Pierwszy był typem działacza społecznego, która zajmowała nauka społeczna Kościoła, a drugi filozofem zgłębiającym zagadnienia fenomenologii, rozkładem w literaturze i teatrze. Prymas miał ze sobą pracę z robotnikami, chrześcijańskich związkach zawodowych i nauczeni seminarium. Wojtyła był zaś typowym intelektualistą, wykładowcą uniwersyteckim, duszpasterzem akademickim.
I jeżeli chodzi o praktykę polityczną, to mieli różne zapatrywania, gdyż Wojtyła nie myślał o stosunkach państwo-kościół w takich perspektywie racji stanu, gdyż był przekonany, i tutaj cytat, że nie można z polityki wykluczyć sądu moralnego jako właśnie specyficznie ludzkiego rysu. Wyszyński natomiast liczył się z politycznymi uwarunkowaniami. Prymas był wobec reform sobowo-watergańskiego dużo bardziej ostrożny, Wojtyła bardziej otwarty. Prymas, który zawrócił się na intelektualistach katolickich, o czym już mówili w przykole poselskim Znak, oparcie na kościoła widział w ludzie. Natomiast Wojtyła otaczał się intelektualistami i prowadził z nimi dyskusje. Uczniła ich również koncepcja rozwoju uczelni katolickich. O ile kardynał Wojtyła dążył do reaktywowania wydziałów teologicznych na wszystkich uczelniach, bo wydziały teologiczne zostały zlikwidowane, między innymi na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1955 roku, to Wyszyński uważał, że kościołowi wystarczy Akademia Teologii Katolickiej i Katolicki Uniwersytet Lubelski. Władze próbowały porównić ze sobą obok hierarchów, co okazało się niemożliwe, gdyż łączyła je chęć służenia Kościołowi i Polsce, głęboka położność maryjna i wzajemny szacunek. A tu zdjęcie kardynała Wyszyńskiego i kardynała Wojtyły. I teraz dość ważny fragment, jaki był stosunek Stefana Wyszyńskiego do Soboru Watykańskiego II. Sobór zwołany przez Jana XXIII rozpoczął się w październiku 1962 pod hasłem uwspółcześnienia agiornamento Kościoła. Prymas był członkiem kilku ważnych komisji, m.in. Centralnej Komisji Przygotowawczej, która podsumowała wzory dokumentów, Komisji do Spraw Nadzwyczajnych oraz Prezydium Soboru. Na Soborze był postacią bardzo znaną dzięki swojej sławie prymasa najsilniejszego kościoła za żelazną kurtyną. Dbał o to, by polscy biskupi stanowili na Soborze zwartą grupę wyrażającą jedno ustalone wcześniej stanowisko. I co ciekawe, sympatyzował z konserwatystami, z międzynarodowym ugrupowaniem ojców, na którego czele stał pewien świętego oficjum, kardynał Alfredo Ottaviani. I jeszcze przed Soborem Watykańskim we wrześniu 1959 Wyszyński wysłał do Watykanu dwa pisma. Postulował w nich zmiany w liturgii. Wprowadzenie języka ojczystego do modlitw i aklamacji sakramentów oraz sakramentaliach, ale równocześnie był zrozumiał, że kanon 3 powinien pozostać po łacinie. Dużo miejsca zajmowały kwestie zakonów. Proponował, by biskup miał prawo ingerowania w życie zakonów, mógł zobowiązać się członków do współpracy samo na terenie decyzji oraz parafii, ale że miał prawo wyznaczać zadania wypełnienia programu duszpasterskiego decyzji. Sporo miejsca w tym piśmie zajmują również świeccy. Postulował, by sobór podkreślił ich miejsce w kościele, wyjaśnił ich odpowiedzialność za apostolstwo w świecie, chrześcijańskie wychowanie potomstwa, społeczny wymiar moralności każdego wierzącego. Proponował też otwarcie wydziałów teologicznych dla świeckich i dopuszczenie kobiet do przygotowania doktoratu z teologii. Natomiast tutaj warto zwrócić uwagę na stosunek prymasa Wyszyńskiego do deklaracji o wolności religijnej i religijnej Dignitatis Humanae. Opowiadał się za jej przyjęciem i zwracał uwagę, że za mało mówi się o znaczeniu wewnętrznego w religii człowieka. Tak mówił prymas Wyszyński. O istnieniu wolności religijnej można mówić, gdy wszyscy ludzie jako jednostki każdemu człowiekowi przyznają prawo wierzenia i wyznawania wiary lub własnej woli każdego. Dzięki bowiem intymnej i wewnętrznej więzi z Bogiem wolno wnioskować, że każda religia pod pewnym względem jest prawdziwa. Wyraża bowiem własną prawdę poszczególnego religijnego człowieka. Trzeba przestrzegać wolności pochodzenia w sprawach religijnych, ponieważ korzeń jej tkwi w naturze ludzkiej. Równocześnie prymas wezwał sobór, aby stwierdził, że w pełnym znaczeniu prawdziwą religią jest jedynie ta, którą Chrystus Pan objawił i swojemu Kościołowi przekazał w jej strzegu. W tej drugiej i trzeciej sesji soboru Wyszyński mocno zaangażował się nad konstytucją dogmatyczną o kościele Lumen Gentium. Tutaj głównie zabiegał prymas o to, żeby sobór ogłosił nowy dogmat maryjny, że Maria jest pośredniczką w odkupieniu. Proponował również nadanie Marii tytułu Matki Kościoła. Oczywiście żaden postulat prymasa w Lumen Gentium się nie znalazł. Natomiast prymas odniósł pewne małe zwycięstwo, ponieważ Paweł VI osobiście ogłosił Marię Matką Kościoła 21 listopada 1964 roku. Prymas Wyszyński głosił tezę, że posługowała odnowa poświęcenia warunki polityczne, w jakich żyje Kościół, dlatego winna być to odnowa dostosowana. Obawiał się, że zamieszanie spowodowane zmianami w sprawie wewnętrzną spójność Kościoła, co wykorzystują komuniści, dlatego też zmiany w liturgii następowały powoli. Nowy mszał wprowadził w roku 1970. Prymas Wyszyński chciał uniknąć też tego zamieszania, które miało miejsce w kościele zachodnim, między innymi w kościele holenderskim, belgijskim, gdzie
wielu księży porzucało stan duchowny i jak wskazują historycy, Kościół w Polsce nie przeżył sobowego zamiłowania, nie stracił wiernych, przetrwał w jedności i była to niewątpliwie zasługa ostrożności kardynała Wyszyńskiego. A tutaj kardynał Wyszyński na Soborze Watykańskim II był swoim współpracownikiem, arcybiskupem Antonim Baraniakiem, który był prześladowany w czasach internowania prymasa Wyszyńskiego, był katowany przez komunistów. Teraz już niewiele zostało. Próba normalizacji stosunków z Kościołem w Niemczech. Podczas ostatniej sesji Soboru 18 listopada 1965 episkopat opublikował orędzie biskupów polskich do ichmieńskich braci w Chrystusowym Urzędzie Prosterskim. Szczegółowo opowiadał w nim historię naszych stosunków z Niemcami od czasu Mieszka I. Wyliczono krzywdę doznane przez Polaków. Wspomniano o Niemcach w ośrodek ziem zachodnich. Najważniejszy fragment dokumentu dotyczył ręce na Andrzej Nysie, która dla Polski, jak użyto określenia, jest sprawą egzystencji. I list skończył się słowami: w tym najbardziej chrześcijańskim, ale najbardziej ludzkim duchu wyciągamy do Was nasze ręce oraz udzielamy wybaczenia i prosimy o nie. I to było zdanie, które rozpoczęło, rozpytało szaleńczą kampanię nienawiści polskiego rządu przeciwko kardynałowi Wyszyńskiemu, dlatego że rząd uważał, że episkopat wszedł na linię polityki zagranicznej państwa, że relacje z Niemcami powinno ustalać państwa, a nie Kościół. Po raz pierwszy od 1956 roku partii udało się podkładać zachowanie Polaków do prymasa, którzy nie byli przygotowani na przebaczenie Niemcom, no nic dziwnego, 20 lat po wojnie. Jakie były powody zaangażowania się prymasa Wyszyńskiego w przygotowanie listu? Pierwszy miał charakter religijno-moralny. List wyrastał z atmosfery Soboru oraz przygotowania do bielenia sztu Polski, a drugi motyw był polityczno-kościelny. Prymas starał się, jak już mówiliśmy, od lat 50. w Watykanie o utworzenie jak odzyskanych stałych decyzji, i prawdopodobnie doszedł do wniosku, że gdyby przekonał biskupów niemieckich do uznania granic na Andrzej Nysie, wówczas miałby nowy argument do rozmów z Watykanem. Co więcej, ewentualne zmiana postawy polityków niemieckich, zachodnio-niemieckich, pod wpływem działań biskupów było po ogromnym wzroście Kościoła, który wzmocnił swoją pozycję bez władz PRL-u. Natomiast biskupi niemieccy odpowiedzieli w sposób chłodny na list pasterski. Nie przekazali przebaczenia. I prymas z tego powodu bardzo postawał biskupów niemieckich rozgoryczony. I władze od początku ataku na orędzie równie mocno atakowały samego prymasa, oskarżały go o fanatyzm religijny, o budę i wypalenia komunizmu. Jednakże otuchą były dla niego wiadomości o bardzo pozytywnym przyjęciu orędzia przez dużą część opinii światowej. Jednym z kazań stwierdził, to orędzie w wymiarze światowym jeszcze bardziej podniosło pozycję Kościoła polskiego i sprawiło, że w obliczu takiego dokumentu wszystkie narody oszowinizm i nacjonalizm od razu umarły. Jednak gorycz rozczarowania powstało pismo niemieckie i nie opuściła kardynała Wyszyńskiego do końca życia. W 1978 roku przed wyborem papieża, kardynała papieża udał się z wizytą do Niemiec. Robił to w pewnym sensie z niechęcią, ale na dobra Kościoła. Tam między innymi spotkał się już z kardynałem Ratzingerem. W połowie lat 70. komuniści zmienili stosunek do prymasa Wyszyńskiego, doszli do wniosku, że lepiej, aby na czele Kościoła Polskiego stał kardynał Wyszyński niż kardynał Wojtyła. Nie bez wpływu na pewną korektę w polityce było tworzenie się opozycji, czyli między innymi Komitetu Obrony Robotników i szukali przez ekipę Wieka wsparcia w Kościele, ale oczywiście władza cały czas łamała prawa człowieka, co udowodniła brutalnie trując protesty w Radomiu, w Susie i Płocku w 1976 roku. W obronie reprezentowanych prymas napisał list do Edwarda Gierka. Dzięki jego zabiegom w 1977 roku została ogłoszona amnestia dla uczestników zajść. Umiarkowanie również wspierał działaczy powstającej opozycji demokratycznej, między innymi spotkał się z Jackiem Broniem i Adamem Miśnikiem. W 1978 roku podczas konklawy poświęcenia Pawła I w znacznym stopniu przyczynił się do wyboru kardynała Wojtyły na papieża i był gospodarzem podczas pierwszej wizyty Jana Pawła II w Polsce w czerwcu 1979 roku. A tutaj mamy słynne zdjęcie, to jest 22 października 1978, inauguracja pontyfikatu papieża Jana Pawła II, kiedy to jest ten gest homagium, kiedy kardynał Wyszyński papieżowi ucałował pierścień, a papież w geście czci szacunkowe z kardynała Wyszyńskiego osunął się ze swojego fotela i wziął go w ramiona. Co jest ważne, jeżeli chodzi o działalność społeczną kardynała Wyszyńskiego, to wygłosił cykl kazań społecznych,
którym wyłożył nauczanie Kościoła na temat praw człowieka, postaw ładu i współczucia społecznego, tzw. kazania świętokrzyskie od Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie, poświęcił zagadnieniom praw człowieka czy politycznym. Tak mówił w jednym ze swoich kazań. Władza musi odwoływać to sumienia, którym rządzi Bóg. Przepraszam. Jeżeli natomiast władza nie będzie uznawała tej prawdy, że jej moc nakazywania pochodzi od Stwórcy, to w takim razie nie ma moralnego prawa do rozkazywania innym. Władza nie może być tyranem, a państwo nie może być zorganizowanym więzieniem. Po postawie Solidarności w 1980 kardynał Wyszyński stał się głównym doradcą. Osobiście przyczynił się do zarejestrowania statutu związku. Prymas radził związkowi, by nie sprowokował władz zbyt wychowanymi żądaniami, rozkładał swoje postulaty na etapy i szukał wsparcia w Stolicy Apostolskiej. A tu obiecana postać, spotkanie kardynała Wyszyńskiego z Lechem Wałęsą. Co to za diabeł? No właśnie. Od końca marca 1981 kardynał Wyszyński cierpiał na chorobę nowotworową. 13 maja 1981 doszło do zamachu na Jana Pawła II. Od tej pory wierni modlili się zarówno na papieża, jak i prymasa. 16 maja zgon księdza Edmunda Bojewicza kardynał Wyszyński przyjął sakrament na maszyniach chorych. 24 maja odbył ostatnią telefoniczną rozmowę z Janem Pawłem II i zmarł 28 maja o 4:40 nad ranem w uroczystość niepowięcia pańskiego. W jego pomrze w zasadzie wielką manifestację religijno-patriotyczną, co ciekawe, była to pierwsza w historii Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej transmisja radiowa i telewizyjna z pogrzebu prymasa. Rząd komunistyczny ogłosił 3-dniową żałobę narodową i na czele pogrzebie uczestniczyły oficjalne władze państwowe. A to właśnie zdjęcie przedstawiające pogrzeb kardynała Wyszyńskiego na imszę świętą na Placu Zwycięstwa. I podsumowując, celem wystąpienia było przedstawienie postaci Stefana Wyszyńskiego, wielkiego Polaka, męża stanu, kościelnego hierarchy, który przychodził kościołowi w Polsce w trudnych czasach komunizmu. Podobnie nadali księdzu Wyszyńskiemu tytuł prymasa tysiąclecia, doceniając jego zasługi dla zdobycia duchowej tożsamości narodu. I w mojej opinii naszemu krajowi potrzebne jest ciągłe odwoływanie się do myśli prymasa, który dzięki jego wskazówkom możemy stać się lepszymi obywatelami i ludźmi wierzącymi. Jestem przekonany, że Stefan Wyszyński jest istotnym orędownikiem w tych trudnych czasach, w których wiara katolicka jest zagrożona przez relatywizm moralny i prądy neoliberalne.